Czy pamiętacie, jak jakoś 2 tygodnie temu nagrywałem nowy odcinek, gdzie oczywiście pokazywałem wam kupowanie huge petów, titaników, gemów i pluszaków w Pet Simulator X za prawdziwe pieniądze na portalach do tego stworzonych? Co jest oczywiście turbo, ale to turbo nielegalne i za co możecie dostać bana, to dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś zupełnie bardzo, ale to bardzo podobnego, a zarazem troszeczkę innego. Ponieważ pokażę wam największe możliwe oszustwa, największe możliwe skamy na takich platformach i właśnie tutaj będziemy się odwoływali do eBaya, do Allegro, do Elixa, no znacie bardzo dobrze pewnie te portale, ponieważ są one bardzo popularne w Polsce. Ponieważ jak zobaczyłem niektóre oferty, to naprawdę widzowie mega, ale to mega się załamałem. Jak w ogóle można coś takiego robić dla innych ludzi? Jak można aż tak oszukiwać? To jest naprawdę mega, ale to mega niepojęte dla mnie. No o co mi chodzi, to oczywiście zobaczycie w tym odcinku, dlatego co? No oczywiście możecie stawić suba i łapkę w górę, bo to mega pomaga. No i oglądać ten filmik do samego końca, ponieważ warto, ponieważ w trakcie tego materiału rozdam wam za darmo Huge Hell Rocka w wersji Golden, którego aktualnie widzicie na ekranie. Naprawdę bardzo fajny huge'ek, jak za darmo, to czemu by go nie wziąć? Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie jedna bardzo ważna rzecz. Właśnie sobie wszedłem na taki jeden portal i chciałem sprawdzić, jak się prezentują te ceny, jeżeli chodzi o Pet Simulator X, i to było naprawdę szok. Zobaczyłem mega dużo ofert, no i pierwsze co, to mi się zapaliła taka lampka, no nie? Lampka nad głową mi się zapaliła, dlaczego to jest aż takie tanie? No i potem oczywiście zacząłem czytać te opisy i to, co zobaczyłem w tych opisach, to mnie naprawdę mega, ale to mega przerosło. No o co dokładnie mi chodzi, to już wam oczywiście pokazuję. Aktualnie jesteśmy na najbardziej popularnym serwisie, oczywiście takim aukcyjnym w Polsce, czyli Allegro. No Allegro po pomarańczową stronę bardzo dobrze oczywiście znacie. No i wpiszmy sobie tutaj Pet Simulator X. Pet Simulator X. To oczywiście już robiliśmy na poprzednim odcinku, no i teraz szukamy jakiejś mega fajnej oferty. No i tak sobie przeglądamy, przeglądamy. Ej, w ogóle się takie zabawki pojawiły, to tego nawet nie widziałem. No ale wydawać 500 zł na taką zabawkę, to jest naprawdę mega, ale to mega spory wydatek. Oczywiście to nie jest skam, ani nic takiego, po prostu pokazuję tę ofertę, ponieważ jej nie widziałem. O, ale pierwsze co nam wyskakuje, to mamy zestaw 4 Huge Cut Pet Simulator X Plus gratis. Dlatego możemy sobie tutaj wejść. Co my tutaj widzimy? Mamy Huge Hacked Cut, jak widzicie, Huge Unicorna, Huge Gargoyla i Huge Cupcake'a, no za 35 zł? To jest naprawdę świetna oferta, patrząc na to, że za 35 zł tutaj wyżej mamy Huge Peacocka, no nie? Więc no dobra, wejdźmy sobie na takie ogłoszenie. No i jesteśmy, jak widzicie, sobie już tutaj, no i co my tutaj mamy? Mamy przecenę z 50%, oczywiście z 70 zł na 35 i dostępnych 14 sztuk. Mamy tak, zestaw 4 Huge Cut Pet Simulator X Plus gratisy. PT nie są kopiowane ani nazywane, okej. Okay. Wysyłka natychmiast, jeżeli jestem online, przed zakupem napisz wiadomości prywatnej. No i tutaj oczywiście wszystko bardzo dobrze i fajnie się składa. Ale jak przejdziemy sobie niżej, no to tutaj też się wszystko zgadza. Wysyłka do 24 godzin, co jest oczywiście naprawdę mega dużym plusem ze względu sprzedającego, ponieważ wiecie, no on się wtedy ubezpiecza, że na przykład jeżeli nie może o 18 wysłać, to mamy na to 24 godziny. No i tutaj mamy opis gry, widzowie. Po co w ogóle dodawać w czymś takim opis gry? Po co w ogóle dodawać, czym jest Roblox? No i tutaj właśnie jest haczyk. Ponieważ to sobie czytamy, tak? Tutaj na pierwszy rzut oka, no nie chce nam się czego czytać, bo jest po prostu mega długi opis, no nie? Mamy tutaj Roblox, edukacyjna gra internetowa i tutaj sobie może to czytać, czytać, czytać. Wydaje mi się, że każdy oczywiście umie czytać, no nie? No i zobaczcie, co się dzieje w samym środku tego opisu gry. To jest de facto już oszustwem, ponieważ to nie jest opis gry. Konta z pytami przedstawionymi na obrazku są najlepszymi kontami do dostania z Mister Boxa, w którym mogą być dobre, jak i słabe rzeczy, a nawet może nie być nic. Przedmioty używane w grze podlegają prawom fizyki, zbliżonym do praw naturalnych. Ciekawe, czyli możemy zapłacić 35 zł i nic nie dostać, tak? No oczywiście to działa na zasadzie Mystery Banku, tylko to oczywiście w opisie powinno już tutaj być napisane, że to jest Mystery Bank, gdzie do wygrania macie takiego właśnie huge'a. Po drugie, nawet nie wiem, czy to jest oczywiście, widzowie, legalne. Jak same Mystery Banki w Pet Simulator X są ok, ponieważ de facto nie płacimy tutaj prawdziwymi pieniędzmi, tylko płacimy gemami, więc płacimy walutą w grze za coś w grze, dlatego tutaj jest to troszeczkę, widzowie, dziwne, nie? No i bardzo dużo osób podejrzewam, że może się na to nabierać, ze względu na to, że nie jest to nigdzie napisane, ba, specjalnie jest to schowane w opisie gry, co jest naprawdę śliską zagrywką i jeszcze jest to zasłonięte tym. Jeszcze mi tutaj oczywiście brakuje takiej wiadomości, co wam zaraz pokażę, że po prostu niektórzy twórcy takich ogłoszeń się właśnie tym wypierają, że piszą, że nic nie podlega zwrotowi i jeżeli czegoś nie przeczytaliście, to jest wasza wina. No ale dobra, szukajmy sobie oczywiście dalej takich kwiatków, ponieważ na pewno ich jest bardzo dużo. Tego, co aktualnie
normalnie przeglądam te oferty, no to tak około możemy sobie kupić jeden begemów za 50 groszy, oczywiście w jakimś huge'u, no nie? Jeżeli chcemy sobie oczywiście kupować gemy, no to tutaj mamy na przykład 2B za 1.4 zł. Przypominam widzowie, że kupowanie za prawdziwe pieniądze rzeczy w Pet Simulator X, gemów, huge'ów, titaników, ekskluzywów, czegokolwiek jest zabronione. No i możecie za to dostać bana, dlatego tego nie polecam oczywiście widzowie, ponieważ za takie jedno kupno jest dosyć, że stracicie pieniądze, to jeszcze możecie stracić konto. O, tutaj mamy 4 huge Pet Simulator X za 25 zł. O, to jest jeszcze ciekawsza oferta, też 70. Sprzedaje to inna osoba, ale jak widzicie, tutaj mamy dokładnie identyczne, oczywiście opisy dokładnie identyczne, też to tak jest. Ale zobaczcie, ten oczywiście użytkownik się już mniej przed tym zabezpieczył, ponieważ rzucił to na końcu, a na końcu to jeszcze jest większa szansa, że ktoś to zauważy. Więc kolejny mystery boxik. Tutaj jest kolejny oczywiście od tego użytkownika, 12x huge pet pet simulator x, kolejny mystery boxik i nigdzie to nie jest napisane. No dobra, to poszukajmy sobie na Allegro lokalnie. Tutaj mamy za 30 zł huge monkey, no dobra, wejdźmy w to sobie. To jest kolejny sposób na scam. Po zakupie otrzymujesz huge monkey. Tutaj sobie taki nawias, to dziwne, nie? Uwaga, pety nie podlegają zwrotom ani wymianie. Dostarczą pety w ciągu 120 godzin od zakupu. To jest naprawdę dużo, 120 godzin. Oczywiście to nam mogą wysłać przez skrzynkę mailową, dlatego to jest tutaj mega super, ale tutaj kupując za pomocą opcji kup teraz oświadczasz, że zapoznałeś aż się z opisem oferty i zgadzasz się na jej warunki. Nazwa peta huge to jedynie wirtualna nazwa w grze, nie oznacza to jednak rzeczywistej wielkości. Proszę zwrócić uwagę, że peta na aukcji posiada rzadkość basic, a nie exclusive. I jest to oczywiście zakryte, więc tutaj musicie widzowie, no naprawdę, no mega to jest śliskie według mnie. Titanic Jolly Cat za 30 zł, to i oczywiście to jest dokładnie to samo. Pakiet 6 huge tutaj, proszę bardzo, co my tutaj ciekawego mamy? A, to że on chyba pokazywałem, albo coś podobnego, tego jest naprawdę dużo. Rainbow Huge Pumpkin Cat Pet Simulator X za 25 zł z 50, no dobra, wejdźmy. No i mamy dokładnie to samo. 8 huge'u, tutaj jakiegoś pana Waldemara i co i do... O, tutaj właśnie to jest ta notka, o której mówiłem. Nie odpowiadam za wszelkie niedoczytanie opisu. Klikając kup teraz, oświadcza pan pani, że zgadza się na wszystkie warunki dostawy oraz oświadcza, że przeczytałeś opis. Wiecie co, ja te wszystkie oferty będę reportował potem, ponieważ wydaje mi się, oczywiście Allegro tutaj oceni, czy to jest oczywiście git, czy to nie jest git. Ja to będę oczywiście wszystko reportował, ponieważ według mnie to nie jest git. Jeszcze jakby tutaj było oczywiście na samym brzegu napisane, że jest to mystery box, że jest to coś losowego, tak jak tutaj, czekajcie. Jak tutaj była jakaś oferta, o, Roblox jeden losowy huge pet, no i tutaj oczywiście jestem jeszcze to w stanie zrozumieć, ze względu na to, że jest to jeden losowy huge, czyli na pewno dostaniemy jakiegoś huge'a, i tylko nie jest powiedziane jaki, tak? Prawdopodobnie huge Hellrock, no ale oczywiście wiecie jakie. No to ja oczywiście szukam dalej, o, tutaj jest wprost też napisane mystery box, dlatego co my tutaj ciekawego mamy? Procenty 80% exclusive, 20% huge cut. Jestem ciekawy, jak to się oczywiście losuje. Według mnie, żeby to było chociaż trochę rzetelnie, to powinien być jakiś live, transmisja na żywo. A wiecie, no jeżeli tutaj to mógłby być nawet 99% na exclusive, a 1% szans na huge'a, też nie jest napisane, ile razy ktoś losuje, czy w ogóle ktoś losuje, w ogóle skąd są te procenty? Więc ja bym mystery boxów na waszym miejscu nie kupował oczywiście, jeżeli chodzi o Pet Simulator X na Allegro i na innych platformach. I tak patrzę, patrzę, o, Storm Dominus za 20 zł, to też dziwne. Okej, okay, tutaj jest oczywiście zdjęcie huge Storm Dominusa, a pisze Storm Dominus, więc tutaj też trzeba uważać, naprawdę widzowie, to jest niesamowite. Oczywiście jeszcze raz mówię, nie polecam kupowania huge'ów, nie polecam kupowania niczego z Allegro do Pet Simulator X, ponieważ jest to nielegalne, ale zobaczcie jakie to jest niesamowite, ile osób tutaj próbuje naciągnąć. Czy ja muszę klikać w ofertę Exclusive Titanic Hippomelon? Punktu Roblox Pet Simulator X Huge Pet, tutaj mamy Titanica, to oczywiście zobaczmy. Wejdźcie do naszego Discorda, gdzie są oczywiście tego Discorda trzeba będzie zalikować, tutaj od razu mówię do montażysty. Ej, ja w sumie tą ofertę chyba pokazywałem na pierwszym odcinku z Allegro, tak? Tutaj jest chociaż napisane, że jest to oczywiście wszystko losowe, oczywiście tutaj podlega wątpliwości, jak to jest losowane i tak dalej. Też jest dziwne, jeśli co na tobie nie odpowiada, napisz do mnie na czacie, a na pewno się dogadamy, no to jest według mnie też dziwne. No i dobra, jeżeli chodzi o Allegro, to chyba z grubsza wam powiedziałem, na co zwrócić uwagę, na co oczywiście tutaj, żeby nie zostać oszukanym, ale tych ofert jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, na samym Allegro lokalnie mamy 34 strony, a na zwykłym Allegro 100. Wejdźmy sobie oczywiście na takiego oto tutaj eBaya. No i wpiszmy naszą frazę Pet Simulator. No i w pierwszej kolejności oczywiście będziemy sobie klikali w jakieś najbardziej podejrzane oferty, tylko że na eBayu jest z tym problem, że po prostu jak widzicie, no tutaj są oczywiście ceny od do, ponieważ jest wiele petów na jednej aukcji. Tak patrzę, szukam, szukam. No i nie rzuca mi się z takiego w oczy oczywiście jak na Allegro, ale tutaj oczywiście tutaj może wejść też polska mentalność, tak? To nie oszukujmy się. Ponieważ naprawdę zauważyłem, że w Polsce bardzo, to bardzo dużo osób po prostu oszukuje, skamuje i nie mam totalnie pojęcia dlaczego. Ponieważ zobaczcie, no tutaj ceny oczywiście są takie, no po prostu są w miarę normalne, tak? Tutaj nikt nie wystawia Titanic Peta pod postacią chyta, oczywiście ekskluzywa za, nie wiem, 20 zł czy coś takiego. Tutaj te ceny, no oczywiście jak tak przeglądam, są takie, no
wiecie, no takiej zbliżone do normalnej. Więc na eBayu jakby mniej było oczywiście tych skamów. Jeżeli chodzi o Legron, to jak mogliście zaobserwować, naprawdę mega, ale to mega dużo ofert jest po prostu podejrzanych, śliskich i po prostu na nie trzeba uważać ze względu na to, że można zostać oszukany. Więc dosyć, że ci ludzie działają nielegalnie, że wystawiają w ogóle takie pety za prawdziwe pieniądze, to jeszcze chcę na tym oszukać, rozumiecie to? To jest dla mnie naprawdę mega, ale to mega niesamowite. Na eBayu oczywiście czegoś takiego nie znalazłem, a na OLX-ie nie było ofert. Jeżeli chodzi o Discordy, no to naprawdę jest to mega ciężko kontrolować ze względu na to po prostu, że po prostu tam nie ma ochrony kupujących, więc nawet jak cena będzie po prostu okej, to nie wiadomo, czy ktoś nas nie oszuka, czy ktoś nas nie oszuka, ponieważ nie ma czegoś takiego jak na Allegro, czy na OLX-ie ochrony kupujących, czy na eBayu. Więc to też trzeba mega uważać, dlatego nie dosyć właśnie tak jak mówiłem, że ci ludzie nielegalnie sprzedają te pety, to jeszcze nielegalnie skamują. To jest dla mnie naprawdę niesamowite. A żeby za darmo wygrać huge killer rocka w wersji golden totalnie za darmo, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napiszcie słowo domek oraz wasz nickname z Robloxa. Losowanie będzie za 3 dni i komuś z was wrzucę tego pecika do skrzynki. Dzięki za oglądanie, a tutaj macie jeszcze oczywiście gifty od moich widzów. Jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, to oczywiście macie na dole nickname. Dzięki, trzymajcie się, siema, no yo, papa.